Znajdujemy się na arenie wspinaczkowej Makak, największej ścianie wspinaczkowej w Polsce i jedynym obiekcie na Mazowszu, który posiada tak zwany speedwall, czyli ścianę do wspinania na czas. Dzisiaj na Makaku zobaczymy rywalizację najlepszych zawodników w Mistrzostwach Polski we wspinaczce na czas. Zająć pozycję. We wspinaniu na czas chodzi o to, żeby jak najszybciej ukończyć drogę. Drogę, która na całym świecie jest taka sama. Takie same chwyty, tarcie, wysokość, położenie wyłącznika, wszystko jest takie samo. No taka trochę lekkoatletyka, tylko w górę, prawda? Dzisiejsze Mistrzostwa Polski dla nas zawodników można powiedzieć, że są taką próbą przed tymi najważniejszymi zawodami. Myślę, że bardzo ładnie nam to wszystko wyszło, rywalizacja była na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o dzisiejsze Mistrzostwa Polski, to przede wszystkim byliśmy nastawieni na to, żeby przynajmniej moi zawodnicy oddali dobre, równe starty, co częściowo się udało. Kilka życiówek zostało tutaj pobitych, osiągniętych, ustanowionych. Wracamy do Tarnowa z 3 medalami. Ja jestem zadowolony z tego występu. Wygranie takich zawodów niesie ze sobą taką świadomość tego, że to, co robimy, ma sens. Czyli te wyrzeczenia, treningi przekładają się na wynik sportowy i prowadzą do... dają jakieś fajne rezultaty. Jesteśmy świeżo po decyzji MKOL-u, jeśli chodzi o włączenie wspinaczki sportowej do grona dyscyplin olimpijskich. 3 sierpnia podczas sesji plenarnej w Rio de Janeiro delegaci IOC zdecydowali, że wspinaczka zagości w Igrzyskach w Tokio 2020. Idea jest taka, żeby na olimpiadzie zaprezentowały się wszystkie 3 konkurencje wspinaczki sportowej, czyli wspinaczka na czas, którą mogliśmy dzisiaj podziwiać na warszawskiej ściance Makak. Oprócz tego wspinaczka w konkurencji prowadzenia, a także bouldering.